Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy ptcie tmulu i płucący sno. Lwowie, Lwowie. Studio Lwów. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak zwykle w środy o tej porze, Wojciech Jankowski z Lwowa, z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Audycję realizuje Karina Wysoczańska. A co we Lwowie słychać? Przede wszystkim chmury, jak z ołowiu, zawisły nad tym miastem. Dzisiaj, idąc do redakcji, miałem wrażenie, że gdybym wszedł na najwyższe drzewo i wyciągnął rękę, to bym zahaczył o te chmury, które tutaj wiszą nad nami już od 24 godzin. I z tych chmur cały czas pada, czasem kapuśniaczek, czasem solidny deszcz, czasem ulewa, ale taka pogoda jest we Lwowie, a w Polsce chyba również zbliża się deszcz, z tego co słyszałem dzisiaj. Żyjemy, a w każdym razie wiele osób żyje debatą w Stanach Zjednoczonych, ale my dzisiaj powrócimy do ważnego wydarzenia w stosunkach polsko-ukraińskich. Po raz 13 odbyły się polsko-ukraińskie spotkania jaremcze 2020 w tym roku z taką etykietką. Impreza, która powstała 12 lat temu, już 13, z inicjatywy świętej pamięci Mirosława Rowickiego i innych osób, m.in. rektora Uniwersytetu Podkarpackiego Ihora Cependy, przez 12 lat odbywała się w Jaremczu, w kurorcie w Karpatach. Wtedy specjaliści, eksperci z Polski i z Ukrainy przyjeżdżali na debaty, na konferencje. Mieli również możliwość w kuluarach porozmawiać, kontynuować rozpoczęte rozmowy. Teraz wyglądało inaczej. Tak jak wiele innych dziedzin życia, również tę konferencję pandemia i COVID upośledziły w pewnym sensie, ale też dodały, otworzyły na nowe horyzonty, bo po raz pierwszy odbyło się polsko-ukraińskie spotkania online. Po raz pierwszy w tym samym czasie uczestnicy byli w Przemyślu, w Południowo-Wschodnim Instytucie Naukowym profesora Stanisława Stępnia, byli w Uniwersytecie Podkarpackim w Iwano-Frankiwsku, czyli w Stanisławowie, i byli w wielu miejscach na Ukrainie i w Polsce. Nawet dyrektor Studium Europy Wschodniej był w Wilnie i w ten sposób odbyło się po raz 13 to wydarzenie. Posłuchajmy, co o tym powiedziała Lila Luboniewicz, prezes Fundacji Wolność i Demokracja. Za chwileczkę posłuchamy tej rozmowy, może wybierzemy coś innego. Z jakichś powodów czasami tak jest, że chcemy coś zaprezentować, a nam się wtedy nie udaje. Te obrady trwały 2 dni, tak jak już Państwu powiedziałem, równolegle z Przemyśla, z Iwano-Frankiwska. Na zakończenie wszyscy gratulowali sobie i byli zadowoleni, że udało się w ten sposób, bo było to przełamanie pewnej bariery do takiej, której do tej pory nie próbowaliśmy pokonać. A teraz prezes Fundacji Wolność i Demokracja, Lila Luboniewicz. Szanowni Państwo, dziś po raz 13, tym razem z Przemyśla, a nie z symbolicznego i ważnego dla nas Jaremczu. Spotykamy się na konferencji, na kolejnych spotkaniach polsko-ukraińskich. Pomimo trudnych realiów związanych z COVID-em, udało nam się zorganizować konferencję, dyskusję, kolejne panele, które poruszają ważne dla nas wszystkich tematy. W tym roku Ukrainy i Polski mamy ważną datę historyczną. 100-lecie Sojuszu Piłsudski-Petlura. Mam nadzieję, liczę, czy nawet jestem przekonana, że ta lekcja historii, dobrej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą będzie dla nas sygnałem na dalszy dialog pomiędzy Polską a Ukrainą. To była Lila Luboniewicz, Fundacja Wolność i Demokracja. Na miejscu również był obecny Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu do Współpracy z Polonią i Polakami za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pan jest po raz pierwszy tutaj na konferencji w Jaremczy. Jakie wrażenia po pierwszym dniu? No muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zbudowany. Uważam, że to jest świetne i ciekawe miejsce. Zauważyłem
dobrą atmosferę do rozmów o przecież sprawach trudnych, które często powodują, że nie mamy wspólnego stanowiska. W wielu przypadkach się nie zgadzamy, mamy inne zdanie, ale niemniej jednak jest to prowadzone w atmosferze szacunku, poszanowania dla innych opinii i innych stanowisk. I myślę, że jest to dobra droga do budowania pewnego dialogu i relacji na przyszłość. Organizatorem jest, też współorganizatorem jest Kurier Galicyjski, czyli można powiedzieć tutaj miejscowi Polacy, tak jak mówiliśmy. Pan jest właśnie od spraw Polaków. Jak pan też ocenia właśnie to, że Polacy angażują się właśnie w takie sprawy? Uważam, że to jest właśnie bardzo potrzebne i do tego zachęcamy, bo jesteśmy głęboko przekonani, że właśnie rolą Polaków jest przybliżanie naszym tutaj ukraińskim przyjaciołom naszej wizji i tego, jak my postrzegamy rzeczy, bo część poszanowania dla drugiego człowieka opiera się na tym, że szanuje się jego stanowiska, poglądy i to, co dla tych osób jest drogie, tak jak dla nas. I cieszę się, że właśnie Polacy tutaj artykułują nasze stanowisko w wielu sprawach. A oczywiście Kurier Galicyjski jest też dla mnie źródłem inspiracji i lektury, bo jest to medium, z którego często korzystam, żeby mieć na bieżąco informacje o tym, co się dzieje tutaj w tej części właśnie Ukrainy. Polska diaspora zamieszkuje duże obszary globu. Jakie miejsce w pana resorcie jest Polaków na wschodzie, a szczególnie na Ukrainie? No to jest miejsce szczególne, dlatego że Polacy oczywiście jako mamy ogromną i długą tradycję imigracji i to jest, tym się też zajmujemy, ale też musimy powiedzieć, że bardzo szczególnym właśnie miejscem, czy bardzo szczególne miejsce zajmują Polacy, którzy mieszkają tutaj, dlatego że to nie jest emigracja, no to jest mniejszość, to są Polacy, którzy zawsze mieszkali w swoim domu, tylko stali się ofiarami dramatycznych zmian historycznych. Dlatego też bardzo zabiegamy o to, żeby mieli szansę łączności z Polską. I dla nas jest to oczywiście też źródło pewnego szacunku dla faktu, że ta tożsamość pomimo trudnych warunków historycznych właśnie tutaj przetrwała. I nasz departament zajmuje się między innymi właśnie utrwalaniem tożsamości polskiej w różnych aspektach, nie tylko języka, ale przecież i historii, i religii, i kultury, i innych aspektów, które tego wszystkiego dotyczą. Istnieją Polacy na wschodzie, istnieje też tak zwana Polonia, czyli polska diaspora na zachodzie, w Irlandii, w Anglii, w innych miejscach. Jakie problemy dotyczą tej polskiej społeczności? To jest troszeczkę inna grupa, która w ostatnich czasach w szczególności to dominuje tam środowisko czy grupa Polaków migrujących z powodów ekonomicznych. I to jest oczywiście związane też z naszą obecnością w Unii Europejskiej, gdzie stworzył się rynek pracy i możliwości wyjazdów. I to jest też emigracja, która w przeciwieństwie do tej starej emigracji polskiej, gdzie często wyjeżdżano do odległych krajów na stałe, bez rozważania możliwości powrotu, to ta emigracja ostatnich, powiedzmy, dziesięcioleci w ramach właśnie emigracji ekonomicznej, to jest emigracja, która może rozważać powrót, bo sensem tej emigracji są sprawy ekonomiczne, więc poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce stanowi zachętę dla wielu do powrotu i podjęcia życia w Polsce z powrotem. Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Usłyszeli Państwo w tej rozmowie głos mówiącego te słowa oraz Eugeniusza Sały, który jest odpowiedzialny za część telewizyjną Kuriera Galicyjskiego, a wspominam o tym dlatego, że dzisiaj można powiedzieć, że środa to jest dzień z Kurierem Galicyjskim, bo w Radiu Wnet mają Państwo okazję słuchać naszych audycji, a o 18.20, tydzień temu już o tym wspominaliśmy, jest magazyn 15-minutowy z Lwowa, gdzie te wiadomości, o których tu wspominamy, też są pokazywane, także zapraszam, 18.20, telewizja Polonia, w czwartek również jest powtórka. A my wracamy do Jaremcza. Jaremcze to jest konferencja organizowana przez Fundację Wolność i Demokrację, przez Uniwersytet Podkarpacki imienia Wasyla Stefanyka w Stanisławowie oraz przez Instytut Południowo-Wschodni w Przemyślu. Posłuchajmy zatem organizatorów: Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku. Mamy 13 spotkania polsko-ukraińskie w Jaremczu.
troszkę inne niż zwykle w czasie pandemii i niestety jedna część musi być tutaj w Iwano-Frankiwsku, druga część w Przemyślu, ale udało się tak jednak, żeby ta konferencja była. Jak to wygląda? Oczywiście wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, że zmuszeni pracować na odległości. Udało się nam najważniejsze, że ta tradycja corocznych spotkań wybitnych ekspertów w dziedzinie polsko-ukraińskich relacji po stronie polskiej, po ukraińskiej, zebrać wszystkich razem w warunkach dzisiejszych w online, ale też dzięki też wsparciu Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Ministrów, innych naszych przyjaciół, które oczywiście zawsze wspierają, faktycznie mamy kontynuację tych działań, które naprawdę jest ważne, ponieważ podsumowują myśl ekspertów, którzy długie lata zajmują się relacjami Polski i Ukrainy. W warunkach dzisiejszych oczywiście ten temat jest też bardzo aktualny, ponieważ widzimy potrzeby pogłębienia relacji i cieszymy się z tego, że w tym roku mamy pierwsze bardzo dobre sygnały tego, że powracamy do tych formuł, które zawsze były tradycyjne do relacji polsko-ukraińskich, co dotyczy na poziomie międzypaństwowym. Trójkąt lubliński, który udało się zrealizować na poziomie ministerstw i ministrów spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Litwy, jest naprawdę dobrym sygnałem tego, że zaczyna się nowa formuła relacji międzypaństwowych między Ukrainą i Polską, oczywiście i Litwą w tej sytuacji. Z drugiej strony musimy rozważyć bardzo ważny element powiązany też z sytuacją gospodarczą. W spotkaniach polsko-ukraińskich oprócz historii, polityki, kultury, spraw humanitarnych też zawsze zwracamy uwagę na wątki gospodarcze. W relacjach dzisiejszych Polski i Ukrainy ta ilość emigracji ukraińskiej, która pracuje dzisiaj w Polsce, naprawdę tworzy całkiem inne warunki relacji Polski i Ukrainy, ponieważ możemy rozmawiać o takich bardzo ciekawych, integrujących gospodarczych procesach między oboma państwami, ponieważ musimy liczyć na wypracowanie wspólnej strategii gospodarczych relacji w tych warunkach, których dzisiejszych mamy w dwóch państwach. Odnośnie naszych spraw historycznych, to ten wątek zawsze jest mocny w spotkaniach polsko-ukraińskich i utrzymujemy jego, ponieważ to daje nam zawsze bardzo ważny taki element zrozumienia, żeby nie zapolityzować historii. Z drugiej strony pamiętać o historii. Ten rok jest szczególnie ważny, ponieważ mamy możliwość faktycznie retrospekcyjnie przeanalizować stuletnią historię bardzo ważnych sojuszów Polski i Ukrainy, zaczynając od 1920 roku, Sojuz Piłsudski i Petliura i dzisiejszych relacji między Polską i Ukrainą. Cieszymy się z tego, że 100 lat temu nasze elity doszli do wniosku, żeby być razem. Teraz, po stuleciach, też widzimy bardzo mocne wsparcie Polski w sytuacji agresji rosyjskiej stosownie Ukrainy. Także to jest też taki bardzo obiecujący sygnały, które mówią nam o tym, że zaczynamy szukać to, co łączy, pamiętając oczywiście o tych sytuacjach i tragediach, które mieliśmy w relacjach dwustronnych, z punktu widzenia tego, żeby po prostu nie popełnić te błędy, które by mogli doprowadzić do tego, co było w przeszłości. Także uczestnictwo w tej konferencji świadczy o tym, że stałe grono ekspertów zawsze jest bardzo mocne i obecne. Z drugiej strony cieszymy się wsparciem ze strony Korpusu Dyplomatycznych też i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpienia na poziomie wiceministrów, ambasadorów świadczy o tym, że te spotkania jest bardzo ciekawe też dla ukraińskiej dyplomacji. I połączenie ekspertów i dyplomatów ma naprawdę duże znaczenie, ponieważ te wątki, które zawsze otrzymujemy w czasie takich dyskusji, jest pożyteczny dla ukraińskiej i polskiej dyplomacji, ponieważ to jest analiza tego, jak w tej sytuacji reaguje społeczeństwo, jak reagują politycy i to daje naprawdę dobrą platformę dla podjęcia ważnych kroków w rozwoju relacji polsko-ukraińskich. Te relacje wyglądają teraz, bo jakieś takie wydaje się, że zrobiło się trochę zacisze. Były wielkie oczekiwania na pewno ze strony Polski, jak zmienił się rząd, przyszedł nowy prezydent, nowy rząd na Ukrainie. Kroki, które były zrobione i przez prezydenta Ukrainy, i wizyty, które były, i też rządowe sprawy, oczywiście
że dali bardzo otwarty sygnał tego, że chcemy nowego otwarcia w relacjach Polsko-Ukrainy. Ja uważam, że w tej sytuacji wszystkim to zniszczyło tempo pandemii. Kroki, które teraz podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy i Polski, tworzą nową formułę instytucyjną i dołączając oczywiście wspólnie z Litwą, tworzą nową formułę, która faktycznie może zacząć proces intensyfikacji na poziomie międzypaństwowym. Ponieważ jeżeli popatrzeć na poziom międzyludzki, to oczywiście wskutek pandemii bardzo się spowolnił. Nawet ta konferencja, która przechodzi dzisiaj u nas, też nie jest do końca tą formułą, która by odzwierciedlała takie nasze dążenia do tego, ponieważ każdy rozumie, że online spotkania jest bardzo dobre, ale rola tej konferencji polega też i na dyskusjach, które po panelach, w rozmowach, wymiany zdań, które tworzą całkiem inny klimat i to każdy z nas odczuwa. Także myślimy, że to jest tylko sztuczne takie spowolnienie tych tempów i oczekujemy, żeby w następnym roku wszystko potoczyło się do normalności. I mówiący te słowa też ma tę nadzieję, że w następnym roku wszystko już bardziej będzie bliższe normalności albo po prostu normalne. Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu imienia Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, tak mówił o konferencji. Po polskiej stronie w Przemyślu organizatorem był Stanisław Stępień, dyrektor Naukowego Instytutu Południowo-Wschodniego. A przy tej okazji, zanim zaprezentujemy Państwu tę rozmowę, warto opowiedzieć, pod jakim hasłem, pod jakim tytułem odbyła się tegoroczna edycja Za naszą i waszą wolność, lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów, w stule Sojuszu Józefa Piłsudskiego i Szymona Petlury oraz Bitwy Warszawskiej, a więc tutaj również zwrócono uwagę, jak ważną rocznicę obchodzimy w tym roku, a teraz profesor Stanisław Stępień. Rocznica skłania do takiej refleksji dotyczącej porównania dwóch wybitnych mężów stanu, Józefa Piłsudskiego i Szymona Petlury. Wbrew pozorom ich życiorysy są bardzo podobne. Po pierwsze, obaj uważali, że przyszłe państwo powinno być republiką parlamentarną, czyli republiką demokratyczną. Obaj uważali, że tylko państwo stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju kultury. Były też podobne ich życiorysy, ponieważ ani jeden i drugi był prześladowany przez reżim carski, czyli w czasach rosyjskich obaj byli zaangażowani w działalność konspiracyjną dotyczącą rozwoju własnej narodowości. Obaj nie mieli szans ukończenia studiów właśnie z tego powodu, że zaangażowanie w działalność konspiracyjną uniemożliwiło im uzyskanie studiów wyższych. Obaj, mimo że byli samoukami, reprezentowali najwyższe stanowiska w armii. Petlura był atamanem głównym, a Piłsudski był marszałkiem polskim i naczelnym wodzem. Obaj znakomicie sprawdzili się na tych stanowiskach. Jak to się stało? No dlatego, że w okresie przed wybuchem I wojny światowej Szymon Petlura studiował pracę Napoleona, Piłsudski podobnie, poza tym Piłsudski jeszcze studiował przebieg powstania styczniowego. To pozwoliło im uzupełnić wiedzę wojskową przez drogą samokształcenia. Co później doceniało w stosunku do Petlury wielu ukraińskich generałów, czyli osób fachowych, mających znakomite przygotowanie w rosyjskich szkołach oficerskich, pełniący wiele funkcji dowódczych w czasie I wojny światowej, jak na przykład generał Udowiczenko, który bardzo wysoko oceniał Petlurę jako zwierzchnika sił zbrojnych. Oczywiście każda z tych postaci miała swoich przeciwników. No, w życiu politycznym tak jest i tak będzie i tak bywa, że określone idee znajdują swoich przeciwników. I to oczywiście było tak w stosunku do Piłsudskiego, który miał silną opozycję,
jak i w stosunku do Petlury. Piłsudski niezwykle cenił Petlurę. Na wieś o jego śmierci stwierdził, że tacy jak Petlura rodzą się raz na 200 lat. I że Ukraińcy nie doceniają tego męża stanu, jakiego mieli. Nie doceniają z powodów takich, że Ukraina, znaczna większość Ukrainy to żyła w zaborze carskim, gdzie wiemy, jaka była polityka w stosunku do Ukrainy, nawet do języka ukraińskiego, był zakaz używania języka. Stąd też Rosji w czasie ukraińskiego zrywu niepodległościowego 1917-1921 Rosji znakomicie udawało się manipulować społeczeństwem ukraińskim, pokazując właśnie, starając się pokazać Ukraińców i Symona Petlurę jako ludzi niedoświadczonych, jako ludzi, którzy dopuszczali się pogromów żydowskich. Tym bardziej, że my doskonale wiemy, że najbardziej antyżydowska była armia Denikina, że oddziały... Co, gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie, gdzie śpiewy przed Polonii płocą ze sną. Tylko we Lwowie. Studio Lwów. Tę rozmowę wysłuchamy do końca w sobotę w programie wschodnim. Jednocześnie chciałem przeprosić słuchaczy, że w tym tygodniu z powodów technicznych program wschodni się nie odbył. To była rozmowa z Stanisławem Stępniem, dyrektorem Naukowego Instytutu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. Mówiąc o konferencji Jaremcze 2020, najważniejsza nazwa jeszcze nie padła. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów za sprawą pomocy tejże kancelarii udało się w tym roku przeprowadzić kolejne spotkania polsko-ukraińskie. Ze mną w studiu siedzi obok, nie wiem, czy państwo słyszą, ktoś się ewidentnie denerwuje na ulicy we Lwowie. Jak zaczyna padać deszcz, zaczynają się okropne korki. Kierowcom puszczają nerwy i czasami lubią trąbić. To kawałek ulicy, kawałek życia lwowskiego weszło do nas na antenę. Karina jest zestresowana, ale nic złego się nie dzieje. Artur Żak, dawno państwo nie słyszeli tego głosu, nie był u nas 3 tygodnie w studiu Lwów. Co sądzisz o takiej inicjatywie? Ze względu na pracę nie mogłeś uczestniczyć, niestety. Dzień dobry Wojtku, dzień dobry państwu, dzień dobry Karino. O tej inicjatywie sądzę, tak jak w sumie już od wielu lat, że to jest jedna z platform, nie wiem czy w sumie na daną chwilę nie jedyna platforma, która łączy naród polski i ukraiński, państwo Ukraina i państwo Polska. To jest platforma, która pomimo kontaktów takich interpersonalnych pozwala przekazać wiedzę i informacje zarówno historyczno-politologiczną, jak i kulturową, czyli na tej platformie można działać, no moim zdaniem zdziałać cuda, mówiąc dosyć patetycznie, ale moim zdaniem sprawiedliwie. Tutaj oczywiście od tego wybitnego wydarzenia chciałbym przejść do informacji, która w sumie nie zjawiła się w programie wschodnim, tak jak Wojtek zaznaczył, z przyczyn technicznych program wschodni nie mógł być wyemitowany. Informacja, która wstrząsnęła Ukrainę, zresztą myślę, że nie tylko Ukrainę, mówi tutaj o katastrofie szkoleniowego samolotu An-26S. Szkoleniowy samolot, który wykonywał któryś z rzędu już lot 25 września i w godzinach wieczornych spadł niedaleko, około 2 kilometrów od lądowiska, niedaleko koło drogi. To jest samolot szkoleniowy, który szkolił kadetów szkoły lotniczej w Charkowie. Zginęło 26 uczestników tego lotu. Większość to byli kadeci, tylko jeden kadet przeżył. Cała załoga zginęła, plus właśnie kadeci, którzy już któryś z rzędu lot w tym dniu wykonywali. Na daną chwilę trwa śledztwo. Padają zarzuty tego typu, że ten samolot jest dosyć leciwy, bo faktycznie pierwszy lot tego samolotu odbył się w 1977 roku, czyli no, dosyć dawno temu. Mniej więcej tak. Z tym, że Ministerstwo Obrony i Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy zapewnia, że samolot miał wszelkie możliwe badania i w tym roku jego czas eksploatacji został przedłużony na 2 miesiące.
a za 2 miesiące miał kolejny mieć przegląd i mieli przedłużyć na 2 lata, więc na daną chwilę trwa śledztwo. To z takich negatywnych informacji tutaj chylę nisko czoło przed wszystkimi rodzinami ofiar i myślę, że w imieniu redakcji też składam kondolencje. Prezydent Andrzej Duda też w dniu, chyba też w sobotę, nawet w godzinach porannych też złożył kondolencje wszystkim rodzinom i bliskim ofiar. Tutaj to... mogę jeszcze, myślę, że to jest taka tajemnica, z którą, którą mogę chyba Państwu wyjawić. Zbliżające się wybory wpływają na nasze funkcjonowanie nawet na tyle, że Kurier Galicyjski, który już ukazał się, nowy numer w wersji elektronicznej, PDF jest dostępny na stronie kuriergalicyjski.com, a wersja papierowa została przesunięta przez 2 dni. A dlaczego? Drukarnie drukują ulotki. Dokładnie, drukarnia prosiła o przesunięcie o 2 dni ulotki i takie gazety, które są rozdawane na ulicy, to ma format właśnie Kuriera Galicyjskiego. Cały czas się zastanawiam, czy w XXI wieku te gazetki są skuteczne, bo z tego, co ja widzę, to większość ludzi, którzy biorą te gazetki, automatycznie wyrzucają je do kosza, więc no ale pewnie, jeżeli technolodzy polityczni, tak zwani spin doktorzy, nie wycofują takich gazetek, widocznie jakiś wpływ na kampanię wyborczą to ma. Ale biorąc pod uwagę, że zaczepiłeś właśnie wybory, faktycznie miasto jest zawieszone billboardami i partie mają się zmierzyć na tym polu, bo już w sumie za niecałe 20 parę dni mają się odbyć wybory, o ile się odbędą, bo jeszcze na daną chwilę z powodu COVID-u mogą być zawsze odwołane. Jeżeli chodzi o Lwów, to we Lwowie w ostatnich sondażach na pierwszym miejscu jest Europejska Solidarność, czyli to jest blok Petra Poroszenki, to znaczy partia Petra Poroszenki, który notabene wczoraj chyba zachorował na COVID, więc odpadł z wyścigów, bo przez ostatnie tygodnie jeździł po całym kraju, promując swoją partię. To dosyć specyficzna sytuacja, ale to na Ukrainie jest dosyć częste, gdzie szef i polityk centralny, były prezydent, jeździ po regionach i promuje partię w wyborach samorządowych, no ale jednak to jest przyjęte. Tutaj bardziej świeci, mówiąc kolokwialnie, twarzą w różnych regionach. Na drugim miejscu jest Samopomoc. Czyli Samopomisz po ukraińsku, to jest partia urzędującego mera Lwowa Andrzeja Sadowego, czyli Andrija Sadowego. Na kolejnym miejscu jest nowa partia, czyli Warta. Partia, która w sumie jest tak siłą polityczną portalu informacyjnego powiązanego z różnego rodzaju wypadkami, współdziałaniem z policją, czyli i mają około 10%. Dalej jest partia Swoboda, czyli partia, która w sumie od dawna jest na arenie politycznej ukraińskiej. Do 2004 roku nazywała się Nacjonalno-Socjalistyczna Partia Ukrainy. Czego nie omieszkasz wspomnieć za każdym razem? No bo oni za każdym razem tak jakby się próbują odżegnać od tamtej historii i uważają na modłę austriackiej partii wolności Haidera tylko posługiwać się z partią Swoboda, no ale ja moim zdaniem im, nie to, że im przypominam, chciałbym po prostu, żeby się nie wstydzili własnych poczynań, przynajmniej do roku 2004. No i na, nazwijmy to, ostatnim miejscu jest partia Holos, partia lidera zespołu Okean Elzy, czyli pana Wakorczuka. Zbliżają się do progu partia Sługa Narodu, bo mają około 4%. We Lwowie raczej niepopularna. Raczej mało popularna partia urzędującego prezydenta, jak i partia większościowa w parlamencie. Kolejnym takim taką jaskółką, która zapowiada wybory, jest to, że poszczególne organy władzy samorządowej, między innymi władza województwa, czyli obwodu lwowskiego, zaczyna sprzedawać nieruchomości. Tak? To jest zawsze przed wyborami. Politycy próbują, no, w obawie moim zdaniem, to znaczy oczywiście tutaj stwierdzam, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, w obawie przed tym, że nie zostaną wybrani, rozdysponować te łakome kąski. W tym wypadku pod młotek i zaznaczam bez przetargu, bo ogłosili, że sprzedaż będzie bez przetargu, bez aukcji. Sprzedano 2 bardzo ładne wille w okolicach ulicy dawnej Kadeckiej, teraz Herojów Majdanu.
przed wojną też PO-owców, jeżeli się nie mylę, ta ulica się nazywała, więc to jest bardzo urokliwa część miasta, praktycznie w samym centrum miasta. Pod motyk poszło bez przetargu, tłumacząc to tym, że inwestor przez ostatnie 30 lat na tyle dużo zainwestował, że jednak może to kupić bez przetargu. Do 90 roku zaznaczę, że tam była rezydencja pierwszego sekretarza CK, oczywiście obwodu lwowskiego. Od 90 roku tam jest hotel. A więc obiekt nie lada. Nie lada gratka, nie lada dochody. No może nie w 2020 roku, ponieważ w 2020 roku ciężko jest zarobić na usługach hotelarskich, ale przez 30 lat faktycznie to było dobre miejsce, dobra lokalizacja i wcale nie tani hotel. Ładnie odmieniłeś nazwisko Andrija Sadowego, mianowicie Sadowego. Słyszałem już kilka razy na antenie Sadowyja. Co sądzisz o takiej odmianie? To znaczy tutaj akurat nie jestem polonistą, ale ucho mnie boli, jakże mógłbym to tak określić. Tak, Sadow. Jest to nazwa przymiotnikowa. Tutaj są zalecane, PWN zaleca odmieniać to tak jak przymiotnik biały, czerwony, zielony, Sadowy, czyli Sadowego, Sadowyj, Sadowy. Zgadza się. Tutaj akurat taką formę bym zastosował, bo ale mówię, nie dlatego, że jestem biegły w tym temacie, ale dla mnie to jest forma, jest najbardziej naturalna i nie bolą mnie uszy, jak ją słyszę. Istnieje w Polsce nawet rondo Slipyja. No, pewnie istnieje Rada Języka Polskiego, która jest w stanie wypowiedzieć się na ten temat. Tutaj jeszcze, przepraszam, że tak przeskoczę trochę z tematu na temat, ale od wczoraj można wjechać na Ukrainę, już nie mając dużej ilości różnego rodzaju zaświadczeń i potwierdzeń. Czyli Ukraina otworzyła granice, oczywiście dla krajów, które są tak zwanymi krajami bezpiecznymi. Co tydzień jest aktualizowana lista tych krajów. Polska jest na daną chwilę krajem bezpiecznym, więc każdy, kto będzie chciał odwiedzić Ukrainę i posiada ubezpieczenie ze zwyżką za leczenie następstw koronawirusa, może odwiedzić Ukrainę bez żadnego problemu. Oczywiście na własną odpowiedzialność. A jak to było z tymi hasydami? Z hasydami było dosyć zabawnie, to znaczy, jeżeli to można w ten sposób ująć. Faktycznie część hasydów zdążyła przyjechać przed zamknięciem granic, czyli przed 28. Kolejna część ponoć, i tutaj zaznaczę też, że to nie do końca są potwierdzone informacje, ponoś też się w jakiś sposób dostała, wyrabiając sobie różnego rodzaju zaświadczenie tam współpracy kulturalnej i tak dalej. I z tego, co informowali sami hasydzi, czy też dziennikarze z Izraela, za transport od granicy białoruskiej do Humania płacono ponad 3000 dolarów. I żeby tylko i wyłącznie się dostać do Humania. Reszta koczowała na granicach z Białorusią, Białorusini im dawali wodę. Zresztą rząd Łukaszenki nawet gwarantował im, że zapewni im transport, opiekę i zawiozł tam i z powrotem do Humania. No. Dobry moment na PR reżimu, który ma złą opinię. Raz, że PR, dwa, że moim zdaniem to działanie jest no, co najmniej wywrotowe, tak? No ale to tak jak mówiłem, też moje zdanie. Niektórzy twierdzą, że ten zakaz, miesięczny zakaz wjazdu na teren Ukrainy był spowodowany tylko i wyłącznie tym, że nie chciano wpuścić hasydów, zaznaczę hasydów wrocławskich, tak? Bo hasydów, jeżeli się nie mylę, jest około tam 7 odłamów, więc to hasydzi bracławscy szczególnie chcą odwiedzić grób cadyka. No, niestety w tym roku nie mogli tego zrobić. Wiem, że to jest dla nich bardzo ważne, ale niestety przepisy są przepisami. Niektórzy, tak jak mówiłem, twierdzili, że ten zakaz był spowodowany tylko i wyłącznie niewpuszczeniem hasydów, chęcią niewpuszczenia hasydów. Ja bym wolał myśleć, że tak nie jest, że tak poważna decyzja jest wymierzona tylko w jeden jakiś odłam religijny. Ale ta opinia była dość powszechna, ja się z nią często spotykałem. Spotkałem zresztą pewnego prawnika miejscowego ze Lwowa, który powiedział, no niech pan zobaczy, no nikt nie może przyjeżdżać, bo hasydów nie chcieli wpuścić, a hasydzi i tak przyjeżdżają, a cała reszta nie może wjechać. No coś w tym jest. Wydaje mi się, że ktoś, kto by chciał przyjechać i odwiedzić Lwów z Polski, raczej nie dałby takiej ilości dolarów zielonych, żeby przekroczyć
granicę, to znaczy to nie była łapówka, tak? Czyli to była usługa, nazwijmy to, transportowa. Taka. Z powodów utrudnionego ruchu nieco droższa niż zwykle. Artur Żak był naszym gościem, a teraz posłuchajmy kabaretu Czwarta rano, a dlaczego ten kabaret, to za chwilę Państwo się dowiedzą. Czasem we Lwowie, w serdecznym barze, zamawiam wódkę, kumpelka marzę i znad kieliszka patrzę jak świta, piję, a później cichutko pytam, co tam u ciebie, bracie Marianie, jak ci tam w niebie idzie pisanie, a może w piekle wśród czarcich dymów szukasz diabelnie zręcznego rymu. U nas to teraz wszystko inaczej. Czy pan się śmieje? Czy może płacze? Wszystkie kawały dla nich za stare. Stare jest piękne. To jest kabaret. Tak mój Marianie, niedługo w niebie zagramy sztukę tylko dla siebie. Ja ci opowiem genialnie szmonces, ty coś napiszesz znowu ordonce. A to niech się co chce, to dzieje. Jeden niech płacze, drugi się śmieje. Bijcie nam głośno ostatnie brawa. To wam na koniec zrobimy kawał. Chcecie się pośmiać na tym padole? Chętnym rozdamy na lepsze role. Nic tak nie śmieszy jak Polak i Żyd. Kto chce być którym? No, jak to? Co? Nikt? No to już sami. No lepiej wiecie, jak chorobliwie poważnie jedzie. Wiecie państwo? Pani? I w tamtym rzędzie? Przez pana również śmieszniej nie będzie. Znudzenie zasnął, uprzejmie klasnął. Cisza zapadnie, światła pogasną, nic już nie będzie, jak w kabarecie. No może kiedyś, no tamtym świecie. To był kabaret Czwarta rano. Myślę, że państwo starzy słuchacze domyślają się, dlaczego Sławomir Gowin jest naszym gościem, dyrektor artystyczny kabaretu Czwarta rano, polsko-ukraińskiego kabaretu. Jak COVID wpłynął na waszą działalność, bo dawno ciebie tu nie było? No, COVID wpłynął na naszą działalność tak jak na wszystko, usypiająco można powiedzieć. Od lutego chyba, od jakichś występów w Bydgoszczy nic się nie działo, no poza pracą taką studyjną, koncepcyjną, poza tekstami i tak dalej, no jesteśmy przygotowani jakoś do tego, żeby wrócić na scenę i na tę scenę wracamy już niebawem w październiku. A zatem kabaret Czwarta rano niebawem wraca, będzie koncert zaduszny, ale Sławomir Gowin jest tutaj nie tylko z tego powodu. Jeżeli pozwolisz, to coś zacytuję, postaram się pozbyć patosu, ani tym bardziej prześmiewczego charakteru czytania tego. Machina terroru i propagandy nabiera rozpędu. Nowy Lwów miał się stać radziecki w tempie stachanowskim. Rzecz jasna, w całym serwilistycznym obrządkiem przyszczepieniowym z ojczyzny proletariatu. Zgodnie z jego regułami pisarze polscy niebawem oświadczyli: witamy uchwałę Rady Najwyższej USRR, zatwierdzając postanowienia Zgromadzenia Narodowego Zachodniej Ukrainy
do Ukrainy radzieckiej. A zatem przeczytałem fragment z rozdziału książki, nad którą pracujesz. Tak, rzecz nazywa się Dusze w czerwieni. Jest to właściwie zbiór szkiców związanych z okresem, który ja uważam za dosyć istotny, czy nawet za bardzo istotny, a też bardzo niewykorzystany, niewyeksploatowany, brzydko mówiąc, publicystycznie. Jest to czas, są to te słynne 22 miesiące tak zwanej pierwszej okupacji sowieckiej od września 1939 roku do czerwca 1940, który to czas był właściwie taką generalną próbą PRL, a nie tylko zresztą w sferze kultury czy literatury, ja akurat na tym się skupiam, ale uważam, że kochamy jubileusze, mija dokładnie 80 lat od tamtego czasu. Wydaje się, że jest to już taka perspektywa, z której można spojrzeć na sprawy bez głębszych emocji, a z pewną, że tak powiem, higieną historyczną, której się staram dotrzymywać, pisząc ten materiał. Ulica Kopernika 42, znajdujemy się całkiem blisko, myślę, że 10 minut spacerem od tego miejsca. Znajdujemy się, mówiąc metaforycznie, dużo bliżej tego miejsca, niż nam się wydaje, a znajdowaliśmy się przez lat kilkadziesiąt, żyjąc w PRL właśnie. Jest to zaciszne, spokojne, można powiedzieć urocze miejsce przy ulicy Kopernika. Warto też zaznaczyć, że to jest miejsce ciągle żywe, ciągle istotne dla Polaków, zarówno mieszkających we Lwowie, jak i przybywających na przykład na spektakle działającego tam od kilkudziesięciu lat teatru, prowadzonego obecnie przez Zbigniewa Chrzanowskiego. Wszyscy właściwie, całe środowisko polskie doskonale wie, o jakim budynku mówimy, wiedzą również ci, którzy mieli szczęście oglądać teatr na deskach, które tam właśnie w tym budynku, w dawnym Pałacu Bielskim teatr zajmuje. To nie ukrywam, że prowadząc kabaret, często dzięki życzliwości właśnie Zbigniewa Chrzanowskiego korzystamy z tego budynku. Czasami mamy tam próby, czasami występy. I to mnie też zachęciło i skłoniło do tego, żeby opowiedzieć o tym budynku więcej, ponieważ to wszystko, cały ten okres pierwszej okupacji sowieckiej w dużej mierze się tam materializował, zwłaszcza w dziedzinie kultury, zwłaszcza w dziedzinie literatury, bo tam był tak zwany klub pisarzy, polskich pisarzy radzieckich. Czytając ten rozdział, mamy wrażenie zresztą takie, jakie już wcześniej można było odnieść, że nie wszyscy dobrze wyszli z tej lekcji, czy ten egzamin dobrze zdali. No, ja nie chciałbym tutaj występować w roli sędziego. Zawsze trzeba pamiętać, że my urodzeni wiele lat po wojnie, żyjący wiele lat po wojnie, powinniśmy zachowywać pewien umiar w ocenach, co oczywiście nie oznacza, że powinniśmy podchodzić do tych spraw z jakąś naiwnością albo z jakimś historycznym niechlujstwem, więc przed tym bym przestrzegał. Natomiast rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, można się przyczepić do wielu życiorysów, które się tam kształtowały czy wykuwały w tym okresie. I chyba nie tylko my moglibyśmy się przyczepić. Myślę, że sami bohaterowie też wielokroć niechętnie wracali do tego okresu z przyczyn najróżniejszych. No, ta twórczość, mówiąc delikatnie, może budzić zastrzeżenia i dzisiaj, co najmniej uśmiech. Przez lata nawet w PRL ci, którzy właściwie cieszyli się, można powiedzieć, uznaniem władz, którzy
doskonale realizowali później pewien system polityki kulturalnej. Też do tego okresu w swoim życiu chętnie nie wracali. Jedną z przyczyn oczywiście było to, że począwszy od czasów Gomułkowskich lansowano i wykowano taki mit tak zwanej polskiej drogi do socjalizmu. Tutaj ten serwilistyczny okres lwowski wyraźnie by temu przeczył, prawda, ze względu przecież na istotną rolę już nie tylko instytucji kulturalnych radzieckich wówczas, ale wprost z tak zwanych służb NKWD, które uczyniły tutaj z tego chociażby klubu, z tej całej aury, w której się to wykowało, czy uczyniło swoje narzędzie. Złudzenia, że będzie normalnie, w tym klubie dość krótko trwało. Pierwsze ofiary bardzo szybko zostały aresztowane. No, złudzenia w tym klubie trwały jednak dość długo. Niektórzy wynieśli je daleko, daleko w przyszłość. Natomiast oczywiście, tak jak już wspomniałem, to był nie tyle proces kulturalny, co polityczny. I tutaj bardzo szybko pozbywano się tych, którzy mogli ten proces w ten czy w inny sposób zakłócić. No, taką sztandarową postacią był Władysław Broniewski, którego wraz z Aleksandrem Watem i z paroma innymi jeszcze pisarzami w wyniku dosyć paskudnej prowokacji aresztowano dosyć szybko, już w styczniu 1940 roku. Warto zaznaczyć, że Broniewski był akurat, wydawał się biegunowo różną osobowością od innego pisarza, od innego literata, nieco zapomnianego, ale wielkiej lwowskiej postaci, Ostapa Ortwina. To byli ci dwaj, którzy nie uczestniczyli czynnie w całym tym procesie związanym z tworzeniem Związku Pisarzy Radzieckich, czy też Polskich Pisarzy Radzieckich i z działalnością owego osławionego klubu w Pałacu Bielskich. Choć przecież pamiętamy ich zupełnie inaczej, Broniewskiego jako właściwie poetę rewolucyjnego, dla niektórych zagorzałego komunistę przedwojennego, a Ostapa Ortwina jako zupełnie postać, no jak najdalszą od komunizmu, czy realnych socjalizmów, czy jakichkolwiek innych wcieleń tej ideologii. Rzeczywiście tak, Broniewskiego pamiętamy. Należy powiedzieć tutaj, że władza sowiecka demokratycznie potraktowała wszystkich, bo podobnie było z twórcami żydowskimi i ukraińskimi. To dość skomplikowana sprawa. Pisarze ukraińscy byli w zgoła odmiennej sytuacji. Ja w tej książce się nie odnoszę do tego, dlatego że to w zasadzie trzeba by poświęcić temu zupełnie inne badania, inne dociekania. Choć pozory oczywiście próbowano stworzyć, tak? Można powiedzieć, że te pozory to właściwie było clue wczesnej polityki narodowościowej, jeśli tak można powiedzieć, w tamtym okresie. No ale cały ten system był zbudowany z pozorów. Niestety, nie możemy dłużej kontynuować, a chciałoby się, myślę, że będzie jeszcze niejedna okazja. Sławomir Gowin, kierownik artystyczny Kabaretu Czwarta Rano i autor książki, która niebawem ukaże się, miejmy nadzieję. W tym roku, Dusze w czerwieni. Dusze w czerwieni, więc w odpowiednim momencie będę zachęcał do Państwa, żeby szukać na półkach księgarni. Artur Żak również był gościem dzisiejszej audycji. Karina Wysoczańska realizowała. Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w sobotę w programie Wschodnim, no i oczywiście za tydzień w środę. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ptic mulu i płucą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów.